Możliwość przygotowania posiłku szybko i bez zbędnych komplikacji, a jednocześnie smacznego i pożywnego w warunkach polowych jest nie lada wyzwaniem. Wiele firm i instytucji nie wie, jak sobie z nim poradzić. Kontener rozsuwany kuchnia polowa typu KP300 łamane na 600KR to gotowe rozwiązanie, które sprawdza się w każdych warunkach. Kontener to dzieło firmy Zamet z Głowna i Kalitta z Bydgoszczy. Nie ma takiego produktu na świecie, żeby w kontenerze 20-stopowym można było rozwinąć go i stworzyć kuchnię tak dużą, tak przestrzenną, żeby 2-3 osoby z obsługi mogło wyżywić 600 osób w pełnym zakresie. W czasie przechowywania i transportu kontener kuchnia spełnia wymagania kontenera transportowego typu 1cc. Kontener kuchnię polową można transportować tak samo jak kontenery standardowe. Drogą morską, lądową lub samolotem, takim jak na przykład wojskowy Herkules. Na czas transportu wszystkie ruchome urządzenia są gromadzone w kontenerze bez potrzeby angażowania innych środków transportowych. Do tego celu wykorzystujemy pole manewrowe, gdzie sztaplujemy urządzenia i spinamy je pasami. Poza polem manewrowym przechowywanie drobnego sprzętu odbywa się w szufladach, w płaszczach kotłów warzelnych i dwóch szafkach, które są zlokalizowane na szczycie kontenera. Kontener po ustawieniu i wypoziomowaniu z użyciem własnego urządzenia rozsuwa się w ciągu 5 minut z pomocą integralnego urządzenia zębatkowego, napędzanego silnikami elektrycznymi lub awaryjnie ręcznie. Po rozsunięciu powierzchnia kontenera wzrasta trzykrotnie. Bardzo łatwe jest w rozstawianiu, bo godzina czasu od momentu dowozu na miejsce, dwie osoby rozłożą go, jest gotowe do pracy. Układ ciągu technologicznego jednokierunkowy wymusza tak zwaną rynnę. Czyli od momentu wejścia surowca poprzez stanowiska przygotowania właściwego. Obróbkę termiczną. Kolejny etap, wyroby gotowe. Ekspedycja wyrobów gotowych drzwiami naprzeciwległymi. Wewnątrz kontenera zamontowano na stałe wyposażenie kuchni w formie wyspy, zasilane energią elektryczną. Do czasowego przechowywania surowców i półfabrykatów służy podstawa chłodnicza szufladowa, która jest integralną częścią wyspy. Kontener ma własną instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i pod podłogą łapacz tłuszczu. Wnętrze kontenera jest klimatyzowane i ogrzewane. Powierzchnia użytkowa kuchni to 30 metrów kwadratowych. Przejścia komunikacyjne mają prawie 1,5 metra szerokości. Przy kontenerach nierozsuwanych te parametry są niemal o połowę mniejsze. Kuchnia jest zaprojektowana na minimum 20 lat eksploatacji w różnych strefach klimatycznych i w różnych temperaturach, od minus 30 do plus 50 stopni Celsjusza. Zapewnia przygotowanie całodziennych posiłków dla 300 do 600 żywionych przy obsłudze dwóch kucharzy na jednej zmianie. Stanowiska przygotowawcze, przygotowania właściwego składają się z przygotowania właściwego warzyw, czyli jest stół roboczy, jest maszyna do rozdrabniania warzyw, zestaw noży technologicznych właściwych dla danych operacji. Stanowiska przygotowania mięsa z podziałem na mięso, drób, ryby. Dalej stoły robocze, maszyna do mielenia mięsa typu wilk. Urządzenia grzewcze zostały zlokalizowane w kontenerze w formie wyspy. W skład urządzeń grzewczych wchodzą dwa zblokowane piece konwekcyjno-parowe z okapem wentylacyjnym UltraVent. Kolejnymi urządzeniami grzewczymi są dwa kotły warzelne po 85 litrów pojemności roboczej każdy. Dalej jest to warnik do kasz i makaronów. Kolejne urządzenie są to trzy płyty
elektryczne grzewcze, każde po dwa pola. Stanowiska wyrobów gotowych, czyli po obróbce termicznej, na tych stołach roboczych następuje porcjowanie i przygotowywanie potraw do ekspedycji. Nad stołami dwa zestawy noży właściwe technologicznie dla danych operacji. W małym pomieszczeniu, tak jak to klasyczne w kasynach jest, wojskowych, to przeważnie nie ma miejsca, tak? Każdy wchodzący tutaj kucharz, który pracuje na kasynie, mówi wow, dlaczego? Bo jest miejsce przede wszystkim, tak? Dzięki temu, że z jednego kontenera jesteśmy w stanie zrobić trzy. Praca tutaj jest naprawdę bardzo przyjemna i ułatwiona. Patrząc na to, jakie mamy tutaj sprzęty, jesteśmy w stanie naprawdę bardzo szybko, sprawnie obsłużyć dużą ilość osób. Aby spełnić wymagania higieniczne w kontenerze, zainstalowano sterylizator UV do noży, lampę owadobójczą UV, umywalkę, urządzenie do mycia pianowego i dezynfekcji oraz zlewy technologiczne. Prezentowana kuchnia może w określonych warunkach pracować samodzielnie lub być jednym z elementów zespołu tworzącego system kontenerowy do żywienia w warunkach polowych. Schemat przedstawia przykład możliwości jego skonfigurowania w zakresie od 1000 do 2000 żywionych. Poszczególne kontenery są modułowo przystosowane do łączenia w zespół kontenerowy. Zastosowany system pozwala na konfigurowanie zestawu w zależności od potrzeb. Podstawową zasadą jest zachowanie ciągu technologicznego oraz dróg tzw. czystych i brudnych, biorąc pod uwagę wydajność podstawowego modułu kuchni od 300 do 600 żywionych. W tym przypadku są to trzy kuchnie. Łączenie kontenerów między sobą jest możliwe dzięki systemowi pomostów i łączników harmonijkowych. Ważnym elementem jest określenie, na jakich produktach żywnościowych zespół będzie pracował. Czy będą to produkty z pełnym procesem obróbki, czy też półfabrykaty, koncentraty spożywcze i tym podobne. Od tego jest uzależniony dobór i konfiguracja kontenerów magazynowych, przygotowalni, kontenerów socjalnych, zmywalni naczyń kuchennych i stołowych oraz ekspedycji, czyli wydawalni posiłków. Dzięki takiej kuchni można wyprodukować pełen asortyment całodziennych posiłków, śniadań, drugich śniadań, obiadów i kolacji z restauracyjnymi włącznie. Kuchnia KP300/600KR działa z uwzględnieniem aktów prawnych obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP, w szczególności STANAG 2550, minimalne standardy bezpieczeństwa żywności i higieny w trakcie operacji. Kuchnia kontener posiada także certyfikat CSC, wydany przez Polski Rejestr Statków. Przy doborze urządzeń technologicznych uwzględniono ekstremalne warunki ich przyszłej pracy. Są to urządzenia uznanych producentów, modułowo dostosowane do dysponowanej powierzchni, posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne dopuszczające je do ruchu. W 2011 roku kontener kuchnia została doceniona podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Firmy Zamet i Kalita otrzymały za to rozwiązanie Nagrodę Defendera. Tworząc ten produkt, mieliśmy na myśli produkt typowo dla wojska, ale już jeżeli on powstał, widzimy jakie ma możliwości, widzimy wiele zastosowań także w cywilnych firmach, typu firma cateringowa, duża firma budowlana. Zespół dzięki swojej mobilności i elastyczności może być wykorzystywany nie tylko w żywieniu pododdziałów zorganizowanych. Doskonale sprawdza się też na imprezach masowych, a także w przypadku remontu obiektów stacjonarnych.